Dzień dobry, cześć, witajcie na kanale Egzotyczny Ogród Uprawa Roślin Tropikalnych. Dzisiaj króciutkie podsumowanie z uprawy karamboli. Z racji tego, że dość niewiele osób w Polsce ją uprawia, jeszcze mniej udaje się tą sadzonkę po pierwszych sukcesach wysiewu utrzymać dalej. Tak więc może komuś się przyda na przyszłość kilka rad. To, co widzicie, to jest roślina, która wykiełkowała dokładnie 10 lutego, tak więc powiedzmy ma te 10 miesięcy i wygląda tak, jak wygląda. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć kilka rzeczy. Przede wszystkim to jest roślina, która wybitnie lubi wysoką wilgotność powietrza. Wbrew pozorom, wbrew temu, co się mówi, toleruje spadki temperatury, bo ona u mnie potrafiła być na ogrodzie nawet w temperaturze poniżej 10 stopni i nic jej się nie działo. Przy czym źródła właśnie podają, że poniżej 10 to ona prawdopodobnie już obumiera. No nie, nieprawda, nie obumiera, żyje. U mnie ona cały sezon od czerwca do prawie końcówki października spędziła na dworze. Gdyby była cały czas powiedzmy w szklarni, to prawdopodobnie byłaby jeszcze większa. Natomiast ten okaz, który tutaj widzicie, to jest okaz, który właśnie spędził powiedzmy okres letni, nasz okres letni, polski okres letni w ogrodzie. Przy czym wiecie, jaki ten okres letni w tym roku był. Cała masa deszczu, cała masa wilgotności, tak? I temperatury wcale nie były takie wysokie. Lubi wysoką temperaturę, ale jednocześnie lubi bardzo wysoką wilgotność. Co jest bardzo ważne, tutaj patrzcie, puszcza, cały czas puszcza ładne nowe odrosty. Co jest bardzo ważne w przypadku uprawy karamboli, lubi bardzo kwaśną glebę. To zauważyłem też już troszeczkę po czasie i musiałem ją później przesadzać. Miała ziemię w miarę uniwersalną, rosła, natomiast widać było, że coś jej brakuje. Natomiast po przesadzeniu do ziemi kwaśnej, to jest torf kwaśny, dokładnie mówiąc, no po prostu rośnie dużo, dużo ładniej, widać te liście, tak? Co teraz odnośnie tego okresu, czyli zimowania? No właśnie, to jest największy problem i to jest największy problem z karambolą, bo ciężko ją przezimować, jeżeli nie masz szklarni, a w szklarni wysokiej temperatury, albo trzeba alternatywnie szukać dla niej jakiegoś innego miejsca. Ja powiem tak, gdzieś tam na zagranicznych forach poczytałem, i jeżeli chodzi o Europę, dobrym rozwiązaniem, Europę, tą naszą część Europy, dobrym rozwiązaniem jest jej zimowanie w łazience. Ze względu właśnie na to, że zazwyczaj w łazienkach jest bardzo wysoka wilgotność, no i ta temperatura też jest zazwyczaj wysoka. I ja dokładnie w taki sposób zimuję swoją, to ten dokładnie ten okaz karamboli, dokładnie zimuję ją właśnie w łazience, na parapecie. Służy jej to w miarę, jak widzę. Te tutaj liście dolne to są właśnie jeszcze obsuszone takie lekko, to są pozostałości właśnie po przesadzeniach, a jak widzicie te wszystkie górne, no to są już i to jest właśnie jeszcze okres ogrodowy, a to wszystko, co widzicie na górze, to jest właśnie po przesadzeniu już do kwaśnej ziemi, no i to jest już wegetacja w domu, tak? Najprościej mówiąc. Wbrew pozorom też mogę zauważyć i podpowiedzieć jeszcze, karambola rozwija dość bogaty system korzeniowy, stąd widzicie, że u mnie ta doniczka jest całkiem spora. I jakbym miał powiedzieć, w tym momencie tak dobrze ponad 3/4 tej doniczki jest już wypełnione korzeniem. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o podlewanie, bardzo lubi podlewanie. Może nawet przez 2-3 dni stać zalana w wodzie, nic jej nie jest. Natomiast no, nie próbowałem nigdy dłużej jej w taki sposób trzymać. Jeżeli chodzi o sam ogród, to bywały takie, po tych wszystkich ulewach bywały takie sytuacje, że ona właśnie potrafiła przez 2-3 dni, donica po prostu była wypełniona wodą, miejsce, w której ona gdzieś tam stała w jakimś zagłębieniu. Tak samo było wypełnione wodą i szczerze mówiąc nawet jej to chyba służyło. To chyba tyle z mojej strony. Oczywiście pochwalę się jeszcze, jak to wszystko będzie wyglądało po sezonie. Ja w tym momencie mam 3 takie krzaki, a czy 3 takie drzewka karamboli. Mam nadzieję, że one skutecznie do końca tej zimy dotrzymają. Dwa z nich, to znaczy ten jeden zostawię tutaj, tak jak jestem na parapecie i tak będę go testował. Dwa wrzucę do siebie do szklarni i będą one w zupełnie innych warunkach bytowały. Zobaczymy, jak będą się różniły w przyrostach właśnie na koniec sezonu zimowego. Dobra, dzięki za uwagę.
Cześć. Oczywiście pod filmem wrzucę wszystkie linki łącznie z wysiewem, z pierwszym kiełkowaniem, wzrostem i tak dalej. Tak więc jak ktoś ma ochotę coś więcej o karamboli, to zapraszam. Będę wdzięczny za subskrybowanie kanału. No oczywiście wszystkie komentarze. Dzięki za uwagę. Cześć.